Zobacz, Natalka. Tutaj. Widzisz to? Tak, zalali. Zobacz, wszędzie pościnane drzewa. A po tej stronie jest ich domek. A dokładnie, a po tej stronie jest tama i domki bobra. Wow. Tutaj to, co widzisz, to jest tama, którą wybudowały bobry po to, żeby spiętrzyć wodę. A wiesz, dlaczego bobry budują tamę? No właśnie nie. Dla bezpieczeństwa, wiesz? One mieszkają tutaj w tym i wpływają sobie do swojego domku od spodu i tam już śpią na suchym. I one lubią, jak wszystko wokoło jest zalane. Mają więcej miejsca do poruszania się. Ale teraz ich nie zobaczymy, bo bobr jest aktywny, jak się robi ciemno. Po angielsku to się nazywa nocturnal, że tylko wychodzą w nocy. A po polsku można powiedzieć, że bobry to nocne marki. Najchętniej buszują wieczorami. Tama to ich fosa ochronna. Im rozlewisko jest głębsze, tym śpią spokojniej. Choć mają wielkie zębiska, nie są drapieżnikami. Ale człowiek to nie bóbr. Czas na małą przerwę i rozgrzewające kakao. Chcesz w końcu zrobić sama, ty się nauczyć? Okej. Okay. Tak? No to dobra, patrz. Wyciągnij to. No w prawo, o no, i dobra. Okay. Pięknie, rozwiń to. Rozkładaj te nóżki. O tak. O. Teraz z tego musisz ściągnąć zabezpieczenie. I teraz tą końcówkę musisz wkręcić na to. Kręcę, no. No i mamy, dobra. Widzisz? Trawa się zapaliła. Ojejku. Wiesz co, postawimy tak, żeby nie było na trawie, tylko tu na piasku. Spójrz na te góry. Jesteśmy już poniżej tego miejsca, w którym jest śnieg. Dosłownie przeszliśmy kawałek i... Zmiana pogody. Zmiana pogody, i dokładnie. I temperatury. No, mocniej, mocniej, mocniej. Ojejku. Jest kakao koło.